Zaczynamy nowy rok naszych spotkań ze Słowem Bożym, z konkretnych niedziel, ale także i uroczystości. Dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, święto Trzech Króli, 6 stycznia obchodzone zawsze w Kościele. Święto, którego tradycja jest starsza niż obchodzone Boże Narodzenie. Wydaje się nawet ważniejsza niż samo przyjście na świat Jezusa, objawienie Boga, objawienie tego, że w tym dziecku jest obecny Bóg, że to dziecko jest Bogiem, jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Nie sam fakt, że się urodził, jest dla nas tak ważny. Fakt tego, że rozpoznajemy w nim Mesjasza. Nie wystarczy tylko obchodzić Bożego Narodzenia. Trzeba jeszcze bardzo konkretnie i tak odważnie wejść w tajemnicę objawienia pańskiego, to znaczy uznać, że Jezus Chrystus narodzony w Betlejem, którego tak żeśmy hucznie powitali w Boże Narodzenie, to jest mój Zbawiciel, to jest ten, który przychodzi, aby mnie wybawić od zła, od śmierci, od ciemności i grzechu, wybawić mnie do radości życia, do życia wiecznego, do zbawienia, do wolności, do światła. Pierwsze czytanie z tego dnia to fragment Księgi Izajasza, rozdział 60, wersety od 1 do 6. To fragment trzeciej Księgi Izajasza, czyli Trito Izajasza. Księgi, która powstała, słowa te zostały wypowiedziane Żydom, Izraelitom, którzy powracają z niewoli babilońskiej, są już po niewoli babilońskiej. Żyją w kraju, który jeszcze jest w ruinie, który jest pełen pogan i tak naprawdę otoczeni są przez cudzoziemców, przez tych, którzy też pojawili się podczas nieobecności Żydów, a więc wchodzą do ziemi niby swojej, ale w jakiś sposób też czują się tam jako obcy. I opowieść tej trzeciej księgi jest takim słowem wielkiej nadziei, tego, że przyjdzie na nowo potęga Boga, na nowo wszystkich Pan Bóg zgromadzi. Zgromadzi, nie czyniąc żadnych podziałów. To bardzo ważne, że ci mędrcy, czy tutaj mowa jest o królach, którzy przyjdą z daleka, przybędą z daleka. To znaczy, to będą poganie, także inne narody. Bóg objawia się wszystkim. Nie jest ograniczone objawienie się Boga do jednego narodu, do tylko wybranych. Bóg przychodzi do wszystkich. Przychodzi w konkretnej sytuacji. Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy. Ale chwała Pana rozbłyska i jaśnieje, chwała jawi się, rozbłyska, to jest powtórzone słowo rozbłyska, zarach hebrajskie 2 razy. Chwała, światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, jaśnieje Pan. Jest taka piękna ilustracja tego, co się dzieje w tajemnicy Bożego Narodzenia, przyjścia Chrystusa. Ciemność okrywa ziemię i mrok spowija ludy. Gęsty mrok. Taki gęsty, który oznacza nieszczęście, niepowodzenie, niewolę, grzech, niewierność Bogu, odejście od Boga. Ciemność okrywa ziemię. Dosłownie kasach, to znaczy zakrywa, pochłania, ogarnia całą ziemię. Wydaje się, że nie ma światła. W takim momencie dziejów przychodzi Chrystus. Może to jest mowa o naszym sercu. O sercu, które jest pełne ciemności. Ciemność, która zakrywa nam serce. Gęsty mrok, który spowija nasze małżeństwo, nasze powołanie, naszą modlitwę. Jakaś ogromna ciemność. I w tej ciemności rozbłyska światło. Chwała Pana rozbłyska, wschodzi jak słońce, które wznosi się na niebo, na niebie po ogromnej, ciemnej, ciężkiej nocy. I pójdą narody do tego światła. Wszystkie narody, nie tylko jeden naród, przyjdą do tego światła. Zrozumieją, że w tym świetle jest nadzieja. Przychodzą z daleka. Rzuć okiem i zobacz. Oni wszyscy zdążają do Ciebie, do Jerozolimy. Bo to słowa tego czytania są skierowane do Jerozolimy. Powstań, świeć Jerozolimo. Zacznij świecić. Przestań ciemnieć. Zacznij świecić. To słowo także dla nas. Twoje serce się przemieni, zadrży, rozszerzy się. Będziesz promienieć, bo przybyną bogactwa zamorskie. Zaleje ciemność wielbłądów, dromadery z Madianu, z Efy, ofiarują złoto i kadzidło. Przybędą z różnych stron świata, by przynieść Tobie dary. Odkryją w Tobie wielki skarb. Widać więc takie kontrasty światła i ciemności. Kontrast świata bez obecności Boga, czyli świata spowitego przez mrok, i świata rozjaśnionego obecnością Boga. To jest zapowiedź przyjęcia czasów mesjańskich, tego, co dzieje się w sercu człowieka, gdy przyjmuje Chrystusa, gdy odkrywa w tym dzieciątku narodzonym w Betlejem swojego Boga. Również psalm tego dnia, psalm 72, będziemy powtarzali refren: uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Ten psalm powstał właśnie po powrocie z niewoli, czyli po 538 roku, gdzie będzie jakaś szczególna moc Boga, która spowoduje sprawiedliwość, pokój, który spowoduje panowanie od morza do morza, od rzeki po krańce ziemi. Wszyscy będą pod tym panowaniem, wszyscy będą uwzględnieni. Królowie Starszisz i z wysp, królowie Szeby, Saby, wszyscy oddadzą pokłon, wszyscy królowie, wszystkie narody będą służyły. Tu znowu ogromna radość i nadzieja w tym, że nie będzie już podziałów, że wszyscy będą wpatrywali się w tego jednego, w Króla Królów, Pana Panów, tego, który króluje nad całą ziemią, w Chrystusa, w Mesjasza. I ciekawym komentarzem do tego, co powiedziałem, są słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, tu rozdział 3, wersety od 2 do 6. Oto święty Paweł wyjaśnia to, co wydarzyło się w Betlejem. Wcielenie Chrystusa, wcielenie Boga, Bóg, który staje się człowiekiem, to tajemnica, która została objawiona wszystkim. Wszystkim. To znaczy, że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami. Dla każdego przychodzi Chrystus. To ważne słowa i ważne przesłanie całego tego dnia. Zrozumienie tego, że nie możemy zamykać Chrystusa tylko dla siebie. Jesteśmy powołani do tego, by nieść Go innym. Nie możemy w swoim przeżywaniu wiary mówić: ja jestem lepszy, ja jestem, to do mnie przychodzi Pan, a do tego obok mnie nie przychodzi, bo on myśli inaczej, wygląda inaczej, przeżywa czy kocha inaczej. Dla niego nie ma miejsca w relacji z Bogiem. Bóg przychodzi do wszystkich, czy nam się to podoba, czy nie. Przychodzi także do pogan. Faryzeusze tego nie mogli zrozumieć. Oni, którzy poszczą 100 razy w tygodniu i różne rzeczy robią zgodnie z przepisami, a Jezus mówi: Samarytanin pomaga, wdowa z Sarepty sydońskiej, Syryjczyk Naaman. Faryzeusze są tym wstrząśnięci. Oni uważają się za lepszych. To bardzo ryzykowne także w naszych czasach, by tak patrzeć na swoją relację z Bogiem. Bóg rodzi się w Betlejem dla każdego, bez żadnego wyjątku. I każdy może odpowiedzieć na to zaproszenie. Może uznać w Jezusie swojego Mesjasza, dać Mu te swoje dary, swoją mirrę, kadzidło, swoje złoto, te dary, które mamy w sercu. I tu już możemy rzeczywiście zobaczyć, że niektórzy nie potrafią tego zrobić, nie potrafią zawierzyć się Chrystusowi. Ale o tym może więcej, gdy będziemy przyglądać się dzisiejszej Ewangelii. To fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Historia jest nam dobrze znana, wiemy, że to mędrcy ze wschodu przybywają. No właśnie, Ewangelia mówi nam o mędrcach, nie mówi o królach, nie mówi nam też, ilu ich było. Były 3 dary, mirra, kadzidło i złoto, stąd być może tradycja nam mówi o 3 mędrcach, natomiast nie wiemy, ilu ich było. Mędrcy magoi, po grecku magowie, ale to właśnie też mag, mędrzec, kapłan. Magami nazywano w Babilonie, czyli w Persji, kapłanów, trochę astrologów, którzy byli częścią perskiego rodu Medów. I oni pełnili taką posługę kapłańską trochę podobnie jak lewici w Izraelu. Byli bardzo zorientowani w układzie ciał niebieskich, wpatrywali się w niebo, ale też być może w czasie niewoli babilońskiej spotkali się z tradycją żydowską, z mędrcami, z kapłanami żydowskimi. Stąd też być może mędrcy ze wschodu, o których mówi nam dzisiaj Ewangelia, znali Stary Testament, znali pisma czy zapowiedzi odnośnie Mesjasza. Być może prowadziła ich wiara w Słowo Boże. Więc ważne jest to, żeby zrozumieć, że do Jezusa przychodzą wysocy rangą mędrcy, przedstawiciele narodów pogańskich, natomiast ci, którzy są oczekującymi Mesjasza, za takich się uważają uczeni w piśmie, faryzeusze, dostojnicy, żydowscy, oni nie przychodzą. Przychodzą do Jerozolimy i mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Rozumieją, że urodził się król. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. No właśnie, w tekście greckim mamy ente anatole, to znaczy dokładnie, dosłownie gwiazdę wschodzącą. To znaczy gwiazdę, która się pojawiła, nowa gwiazda. Starożytni uważali, że gdy rodzi się wielki człowiek, król, władca, ktoś wyjątkowy, to pojawia się na niebie jego gwiazda. I dla nich być może jakaś kometa, być może coś takiego, no, nadzwyczajne zjawisko na niebie. To sprawiło, że oni przychodzą. Ujrzeliśmy gwiazdę, no po polsku, na wschodzie, ale gdy oni, no to pomyślmy, przychodzą ze wschodu, bo ujrzeli gwiazdę na wschodzie, no to by znaczyło, że gdzieś powinni iść chyba w innym kierunku, więc gwiazdę wschodzącą to jest to, o co chodzi mędrcom. Przybyliśmy oddać mu pokłon. Na to Herod się przeraził. Dlaczego? No bo Herod był rzeczywiście człowiekiem niespełna rozumu, był bardzo przerażony swoją pozycję. Wszystkich, którzy mogli mu zagrozić, zabijał bez żadnego miłosierdzia. Zabił swojego pierworodnego syna, zabił jedną ze swoich 10 żon, wszystkich jej synów, potem brata, matkę, teściową. Więc bał się wszystkich, którzy mogli zagrozić jego pozycji. Więc gdy usłyszał, że narodził się król, to rzeczywiście się przeraził, bo był to konkurent do tronu Heroda. I z nim cała Jerozolima przeraziła się, no właśnie dlatego, że zobaczyła, że ludzie zobaczyli, usłyszeli, że być może stanie się na nowo wiele krwawych zbrodni Heroda w kontekście jego szaleństwa, w tego, w jaki sposób on eliminuje swoich konkurentów. Tak się rzeczywiście stało, gdy Herod kazał zabić wszystkie dzieci, zgodnie z opisem dalszej części tego rozdziału drugiego Ewangelii. Niezwykłe jest to, że to nie gwiazda prowadzi mędrców, ale słowo, jak już wspomniałem. Bo gdy Herod usłyszał o tym, co powiedzieli mędrcy, zebrał arcykapłanów, uczonych w piśmie i pytał ich o to, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Chrystos, Mesjasz, czyli namaszczony, wybrany, to było określenie także króla. Więc oni mu cytują Słowo Boże, cytują Księgę Micheasza, a Ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś najmniejsze spośród wszystkich miast i tak dalej. Więc to Słowo Boże mówi mędrcom, gdzie narodzi się Mesjasz. To Słowo Boże, które cytują i znają uczeni w piśmie. I oni mówią, ale zostają w domu. Cytują i pokazują dokładnie, gdzie narodzi się Mesjasz, ale zostają w swoim pałacu. Usłyszeli o Bożym Narodzeniu i nic z tym nie zrobili. I to może być także historia o nas. Usłyszeliśmy o Bożym Narodzeniu. Czy mamy w sobie odwagę, by wyruszyć z pałacu swojego komfortu jerozolimskiego i ruszyć do Betlejem? No, Herod mówi, że udajcie się tam, wypytajcie, a potem ja też pójdę, oddam pokłon. Mówi to, aby go zabić. Więc deklaracje też mogą być piękne, bo mędrcy mogli pomyśleć, o jak wspaniale, sam król też będzie chciał oddać pokłon. Ale to są tylko deklaracje. Potrafimy nowy rok zacząć z pięknymi deklaracjami. Jak już będziemy teraz żyli dobrze, jak będziemy się modlić, jak będziemy się spowiadać, jak będziemy teraz przychodzić do tego Betlejem nieustannie, aderujemy żłóbek i potem mówimy, że już nigdy tego żłóbka nie opuścimy. Będziemy zawsze przy Jezusie. Ale potem z tych deklaracji nie wychodzi nic dobrego. Potem z tych deklaracji okazujemy się jak Herod, który nie ma odwagi ruszyć. A jakby ruszyć, to wcale by nie po to, by uwielbić, ale by zabić. Mędrcy mają jeszcze jedną rzecz, której powinniśmy naśladować, to znaczy pewnie jest ich więcej i warto o nich pomyśleć. Możecie napisać w komentarzach, co mędrcy wam tutaj w tej Ewangelii mówią, ale zobaczcie, oni przynoszą swoje dary, spodziewają się króla, a przychodzą do żłóbka. Gdy ujrzeli gwiazdę nad miejscem, gdzie było dziecię, bardzo się uradowali, bo zobaczyli, że to jest to miejsce. Upewnili się. I weszli do domu, zobaczyli Jezusa, Jego matkę, Maryję, padli na twarz i oddali Mu pokłon. oddali mu pokłon. I tu jest słowo, które związane jest z Bogiem, proszczyneo. Oddaje się pokłon Bogu, przed ołtarzem Boga. Kiedy Piotr upadł i oddał pokłon Jezusowi. To jest pokłon wreszcie adoracji Boga. Oni uznali w Jezusie Boga. Musieli zmienić swoje myślenie. Musieli przeżyć swoje nawrócenie, bo spodziewali się króla, a zobaczyli zwykłą stajnię i zwykłego małego chłopca. Ale potrafili dostrzec w nim Boga. My też możemy przychodzić do Jezusa z naszymi oczekiwaniami, jak ma wyglądać to spotkanie, jak ma wyglądać nasza z Nim relacja, a potrzeba to zrewidować, zmienić myślenie, dać się zachwycić Jezusowi, który przychodzi do nas w taki sposób, jaki On uważa, że jest najlepszy dla nas, a nie jaki my sobie zażyczyliśmy. Ofiarowują Mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Nie są to po prostu jakieś prezenty, bo to nie o to chodzi. Chodzi też o pewną zapowiedź. Złoto dla króla, mirra dla człowieka, kadzidło dla Boga. Uznają w nim króla, uznają w nim cierpiącego. Mirra służy do obmywania ran, do namaszczania ciał zmarłych. Kadzidło jest tym, co towarzyszy modlitwie. Przy oddawaniu czci Bogu sypie się kadzidło, które ma wznosić się do nieba, jak nasza modlitwa się wznosi do nieba. Więc to tutaj te trzy symbole, które powinniśmy i my dać Jezusowi. Kadzidło, czyli uznać, że On jest moim Bogiem. On jest tym, któremu potrzeba mojej modlitwy, adoracji, uwielbienia, spojrzenia na Niego, pokłonu. On jest tym, któremu daje moją mirrę. On jest tym, który dla mnie cierpiał, który zwycięża mój grzech, który sprawia, że ja nie muszę cierpieć, że mogę też swoje cierpienie przeżywać w relacji z Nim. I więcej, daję Mu swoje złoto, coś, co mam cennego, bo widzę, że On jest moim królem. I chcę żyć w Jego królestwie, chcę żyć i być Jemu poddanym, chcę być tym, który będzie szedł za Nim, który będzie słuchał Jego słowa, który będzie żył w Jego królestwie, posłuszny Jego rozkazom. I jeszcze jedna krótka myśl. Na drzwiach domów powinniśmy dzisiaj napisać litery KMB czy CMB. Pomiędzy literami krzyże. To nie są plusy, to nie jest równanie matematyczne. K plus M plus B równa się 2022 czy 3. Nie, to nie są plusy, to są krzyże. Krzyż, który towarzyszy błogosławieństwu. Kapłan błogosławi lud, papież błogosławi, czy my błogosławimy, dorobimy znak krzyża. To jest gest błogosławieństwa. I dlatego KMB czy CMB to skrót łacińskiego słowa błogosławieństwa, łacińskiej modlitwy, prośby o błogosławieństwo. Christus mansionem benedicat. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Słowa modlitwy. Piszemy na drzwiach swoich mieszkań, które potem mijają nasi sąsiedzi, różni ludzie. Piszemy słowa modlitwy. Prosimy, by Bóg błogosławił to mieszkanie w tym roku. Piszemy te symbole roku, czy to 20, 23, a pomiędzy nimi ten napis KMB, czy z jednej strony, czy pod spodem te cyfry roku, ale to chodzi o to, by prosić Boga o błogosławieństwo. W tym domu mieszkają chrześcijanie. W tym domu są ci, którzy przyznają się do Chrystusa. Nie chodzi o to, by to było na drzwiach. To nie chodzi tylko o to. Chodzi o to, by to było na zewnątrz drzwi. Widziałem wiele pokolędzi takich domów, gdzie KMB jest od środka napisane. Nie o to chodzi. Ma być nasze świadectwo, że ja przyznaję się do tego, że jestem Chrystusa, że należę do Chrystusa. I mogę mieć super drzwi, wizjery, zamki i tak dalej, ale ja proszę, żeby to Bóg błogosławił mój dom. Żeby to Bóg mnie prowadził i strzegł w tym, co będę w tym domu przeżywał w najbliższym roku. Stąd to bardzo ważny gest i znak, któremu niech towarzyszą słowa modlitwy. Zresztą to najpierw było CMB czy KMB, a potem dopiero tradycja nam daje imiona tych trzech królów, trzech mędrców, Kacper, Merchior i Bartazer. Równie dobrze mogą być Konstanty, Maciej i Benedykt. Tutaj nie ma żadnej tradycji, tradycja jest, ale to nie ma żadnego biblijnego odniesienia do tych imion. Więc chodzi o słowa błogosławieństwa. I druga rzecz to dostajemy też w kościele obok kredy także kadzidło. Kadzidło, które mamy w domu zapalić. Tutaj może taka trudność, możemy poprosić księdza w zakrystii o węgielek taki mały, żeby zapalić na węgielku w domu to kadzidło, ale jeśli mamy jakąś taką blaszkę czy płytkę, którą stawiamy na kuchence, możemy ją podgrzać, chwycić jakimiś obcęgami i na tej płytce kadzidło położyć, te ziarenka się rozpuszczą i uniesie się dym kadzidła. Okadzamy całe mieszkanie, prosto, krótko. Chodzi o ten zapach kościoła, zapach liturgii, ale też i takie uświadomienie sobie, że ten dom jest także moim kościołem, kościołem domowym. Tak, gdzie potem będzie słychać różne rozmowy, będą różne wydarzenia, tam ma unosić się modlitwa. W tym domu ma trwać zapach modlitwy, zapach Boga, zapach wiary. To bardzo ważne dwa znaki i gesty. Nie można ich spłycić do tylko jakiejś tam tradycji równania matematycznego na drzwiach i nieużytego nigdy kadzidła. Użyjmy go, pomódlmy się tego dnia. Niech to będzie naprawdę takie spotkanie wiary. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego nagrania. Zapraszam do kolejnych, do komentowania i udostępniania tych nagrań na swoich tablicach, na Facebooku czy wśród swoich znajomych na Whatsappie. Zapraszam na spotkanie biblijne w środę najbliższą, 11 stycznia. Spotkanie w Katedrze Warszawskiej, też na żywo na YouTubie. Spotkanie o apokryfach, o księgach apokryficznych, które nie weszły w skład Biblii. O czym są, co w nich jest, czemu nie są w Biblii. O tym wszystkim już niedługo. Dobrego świętowania. Szczęść Boże.